bezpieczeństwa w sprawie przywrócenia posadania linii 11. A kto jest przewodniczący komisji prawa ludności? No jest na to, proszę rekordować. Mamy projekt linii 11, nad tym się pochylamy. To, co komisja przygotowała. Proszę bardzo, panie Tomaszu, pan jako referent komisji. Linia numer 11 o zlikwidowaniu, trasy takiej, jaka była, jaka przypominali trasy, jaka była w poprzednim razem, po prostu zbudziła wiele kontrowersji ta nowa trasa. Ponieważ ani święta, ani swobody ta linia nie zaspokajała potrzeb w żadnym wypadku. Społeczności Krakowa. W związku z czym wystąpiliśmy tutaj o przywrócenie głosowania tramwaju i proszę Państwa, no, uzasadniamy to tak jak Państwo mówicie, że sobie oczywiście w projekcie uchwały. Nacisk kładą oczywiście na to, aby tych kursów było zdecydowanie więcej, żeby ona przede wszystkim wtedy, kiedy jest możliwość jechać na Smetar Leczyński i wszyscy jadą, czyli samochodnie, żeby po prostu ten tramwaj kursował. Więc ja bym to w skrócie tak powiedział, bo tu nie ma o szczegóły co rozchodzić. Do tej uchwały dołączone zostały uzasadnienia pokazujące oczywiście rozkłady jazdy, więc no to jest taka zdecydowanie pół godziny albo więcej, żeby je przeprowadzić. Ale jeśli Państwo mogliby przyjąć tą uchwałę, to bym chciałbym bardzo wdzięczna. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Czy ja dobrze usłyszałem, że nie ma to związek z wyjazdem na ten temat? Kolega chyba właśnie powiedział, bo ja już nie chciałem tutaj prosto marczy podać, to tak to jest nigdy ten miał. Znaczy kiedyś jeździł, pan jeździł. Przepraszam. Proszę Państwa, czerwone maki to jest ruczaj. Problem polega na tym, że ona początek kursowania ma ten sam, czyli pętla na Małym Płaszowie, natomiast potem zamiast jechać tutaj przez Podgórze, przelatuje przez Most Grunwaldzki i jedzie na Oczesz. Chodzi o zmianę trasy i zwiększenie linii częstotliwości. Otwieram dyskusję. Ale trasy nie zmieniamy. Nie, czyli częstotliwość. Ale i tak będzie inaczej. Ja mówię o trasie dlatego, że spotkałem się 2 tygodnie temu z dyrektorem Sapanie, który poprosił o spotkanie i rozmawialiśmy na temat racji. Wiem, że ZIT chce zmienić trasę 11, jeżeli chodzi o Ruczaj, ale to jakby nie dotyczy naszej dzielnicy. Ja mu proponowałem, żeby przywrócić to w to miejsce, które jest. Stwierdził, że napełnienie teraz jest większe niż zdecydowanie niż przedtem. No, słowo przeciwko słowu nie widziałem żadnych w tej sprawie dokumentów. Natomiast na dzisiaj jest tak, że znacznie zmniejszono ilość kursów 11 i tak naprawdę nową linią tramwajową od 20 do 30, ale jest mocne przepełnienie w tamtym reżimie. Przewodniczący, w sobotę, w niedzielę ten tramwaj nie jeździ. W związku z powyższym, w okresie zimowym, jak również mieszkańcy prosili, bo jednak czekać 2,5 godziny czy więcej na jeden jedyny tramwaj w sobotę, w niedzielę, no to nie jest zbyt dobrze. A tak to przynajmniej jakoś można się było dostać do Rządu Poznańskiego i dalej wyjechać z tego Małego Błaszowa, jak już ktoś jechał z pętli tramwaju. Bardzo dobrze ktoś pomyślał i myślę, że trzeba by w społeczności lokalnej chodzić na trzeci. Głosujemy. Za. Ale jeszcze nie było głosowania. Proszę Państwa, przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały bez odruchu numer 1? Dziękuję. Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał? Widzę 18 za, 0 przeciw, 0 wniosek. Rada podjęła uchwałę według druku nr 1.